Siemanko, kochani. Kurczę, filmik robię, bo muszę się wam pochwalić, co udało nam się z Ulą trafić. Kurczę, przejeżdżaliśmy samochodem, zobaczyliśmy, jestem cały spocony, zobaczyliśmy, że znajomi wynoszą jakieś rzeczy, a takie mają starsze mieszkanie. Spytaliśmy się, co oni tam robią. No sprzątają. Mówię, a kurczę, możemy tam zajrzeć i tego. No dawajcie, nie? No i żeśmy poszli, no i powiem wam, uratowaliśmy parę rzeczy. Wszystko miało iść na śmietnik, a żeśmy trafili takie skarby, że mówię, wracamy do chaty, jestem cały uchachany, muszę się wam tym pochwalić. Patrzcie, co żeśmy wyciągnęli. Patrzcie, kochani, na to. Patrzcie na te skarby. Młode pokolenie, jak będzie oglądać, będą się zastanawiać, co to jest. Kasety magnetofonowe. Kurka, no to jeszcze nie jest jakaś starość, no. Ale jest. Joe Cocker, organik Kasia Kowalska, super akordeon, ale mistrzostwo, nie? To starzy wiedzą. Taśmy Orwo, taśma magnetofonowa i wszystko jest. Normalnie wszystko jest w środeczku. Patrzcie. Ale cyrk, co? Ta-ra-ra. Normalnie mistrz. Hemix Stilon Gorzów. Jeny, pamiętacie to? Ale czasy, nie? Patrzcie, kolejna rzecz. Nie chcę tego nawet rozpakowywać. Ja na konkursie wrzuciłem. Głośnik bezprzewodowy Bluetooth. Patrzcie na ten głośnik. Ja pitole. Mistrzostwo. Dobra. Jest odwrotnie. Ale jak będziecie chcieli, to sobie weźcie laptop do góry nogami, czy to komputer. Przedsiębiorstwo doświadczalne artykułów rynkowych w Białymstoku. Waga domowa. Kochanie, przytrzymasz mi telefon na chwilę, Robciu? Weź. Witajcie. Bo jest mi ciężko, a chciałbym wam pokazać, bo to jest po prostu szok, nie? Patrzcie na to. Oryginalna instrukcja obsługi wagi. No. Waga domowa, jednoszalkowa. Ja pitole, wyłącznie do użytku domowego. Ale mistrzostwo, co? Dobra. Kochanie, będziesz kamerzystką dzisiaj? Ja zawsze na wykopkach latam z kamerami, byś mogła trochę mnie... Oj, ty widulku. Oj, jeny, no. No jeny. Przecież ty będziesz. Możesz mówić. Mówię, ale chcę wam dać... Tiring. Daj, przejmę. Ale waliza, co? Patrzcie, kto jest na walizce. Zdzisława Sośnicka, Polska. I tu kolejne. Niemiecka Republika. Ale fajna waliza, nie? I teraz patrzcie. Suszareczka do włosów. Suszarka do włosów. Oryginał. Farel. Oryginalna farela. Suszareczka do włosów. Lampki choinkowe. Komplet choinkowy. 200 zł. Także jest mistrzostwo. 200 zł, a w środku tiring, lampeczki. Wszystko full oryginał. Ja pitole, normalnie jestem tak zajarany, patrzcie. Jeszcze raz, Zdzisława Sośnicka. Kto? Kurczę, nie słuchał, nie? Ojej, tu jakaś szczota. Nie wiem, do czego ta szczota, ale jest taka potężna. Czy to do konia było, czy do czyszczenia ubrań z takim jeszcze oryginalnym, skórzanym pasem. Pokaż zęby. No, nie pokazuję. Pokaż. Darowanemu się w zęby nie zagląda. No właśnie, to darowanego konia. Młyneczek do kawy. Ale czadzior, nie? Jest oryginalny młyneczek do kawy. Jeszcze tu było, o, ciach. Kawkę sypujemy, mielimy. Wszystko się kręci. Jest. Tutaj coś dla pana domu.
ale oryginalnie zalakowane. Także jest mistrzostwo. Patrzcie na to. Pudełeczko. Starsi też wiedzą, do czego takie pudełka były. Otwierałeś, jest lusterko, bach, pędzel i golimy się. Hello! Hello! Może już nic na tym nie widać, lusterko, ale zobaczcie, jakie to kiedyś było. Ja pitole, mistrzostwo świata, nie? I tu się wszystko mieściło. Ja pamiętam, jak mój dziadek przy czymś takim się golił, ile tam skarbów się mieściło. Tu jeszcze taki świecznik z rogu wykonany. Też fajny bajer. No bajer, bajer. Patrzcie teraz na to. Kochanie, mogę cię prosić? Możesz mnie? Komet. Przejmiesz stera władzy trochę tutaj. Patrzcie na to. Otwieram. Wszystko ładnie zapakowane. Co to jest? No nie wiem, nie wiem, by pomyślał, że to zabawka taka dla dorosłych, ale... Oryginalny masażer z jakimiś szczotkami, patrzcie. Instrukcja. Szczotka do masażu. Gąbka do masażu. Płytka do masażu. Ty co, działa? No, to wszystko jest sprawne. Mistrzostwo. Ciekawe. Macie. Ty tu mam ten, taki jest fan. No. Który to jest? No już czekaj, bo tu była data. 70 rok. Tu na dole jest data. 70 rok. No mistrzostwo. Powiem wam. To mi na świecie nie była, ty byłeś? Nie. Ale jest fajne. Nie, ja tu jestem zajarany, przepraszam, ale nie chcę, ale chcę wam pokazać, to chcę wam się pochwalić. Widzicie? Ja to pamiętam. Pamiętasz? Wodosypon. Było, nie? No takie te. No. Woda gazowana w chacie. Kurczę, nie ma daty. Ale tu od góry, o. No pewnie jakiś, czekaj, który to może być rok. Nie wiem. Cena 250 zł. Wow. Pojemność 1 litr. Nie no, szok. Szok. Otwieramy. O, wysypały się. Naboje. No. Ale już wystrzelone. Czekajcie. O, tam się wystrzeliły. Jaki ładny kolor, nie? Na pewno taki niebieski mieliśmy kiedyś. Jest chacie. Syfon. Ale czy komplet? O kurde, chyba nie ma kompletu. Nie, nie ma tego. Nie ma. Tego sikacza plastikowego, od plastikowego no, powinien być, nie? No, nie ma tego kranu. O kurde. To trudno. No trudno. Ale, no szkoda. Pierwsze niekompletne, ale to nic. Żelazko. Oryginalne żelazko, dezamet. No są takie ciężkie one były, nie? No. One były takie naprawdę do koszul czy czegoś, nie? One się nadawały. Proszę bardzo, karta gwarancyjna na żelazko elektryczne. No jeszcze jest gwarancja. 85 rok. To jest dobre, nie? Podpis sprzedawcy. O. Numer gwarancji, seria, kupon kontrolny. Nie, to chyba pieczątki 85. To jest cały czas ta sama data. 11 października 85. Ale to jest czad. Kochanie, weźmiesz, przytrzymasz. A tu co jest? Ha! Niespodzianka. Mumia. Mumia. Ajeny. Tu jest mumia. Zawinięta. Prawie jak mumia. Co to jest? Radio. Dla niektórych a, to niedługo będzie takie radio. Mumia. No. Tu są te do potencjonometru. Patrzcie. Beskid Unitra. To gra czy nie? No pewnie gra, bo trzeba do prądu podłączyć. No to podłączę, co? Sięgnę. Nie, mogę? Na razie nie. Poczekaj, to później trzeba sprawdzimy. No pewnie będzie grało, ale to trzeba zobaczyć. Także takie skarby. Kochani, taśmy, no to dobra,
Lecimy z tematem, co? Lecimy? Co zrobiłaś? Nic. Nie musimy tego wskiwać. Stawię. Ups. Może się płyta skończyła. Przewiń. Trochę łzy. Chwała na wysokości, a pod setka 120. Jest! Oryginał 100% Grundig. Pamiętam, co stawiam. Hej, piękno! Musimy trochę przewinąć. Kochani, gdzie wy coś takiego będziecie mieli? To jest jazda, co? Zostańmy już w tym temacie. Teraz patrzcie, co jeszcze wyciągnąłem. Kanki. Stara taka balia. Pudełeczko. Ale teraz jest mistrz. Widzicie to? Hazet. Parowa, fabryka cukrów i czekolady Lwów. Mistrz. Mistrzostwo świata. To jest pucha, co? To jest kawał historii chyba, co? Nie, no szok. Szok. Rapa, 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 ram, takie skarby z PRL-u tylko u nas. Tam, da, ram, da, ram, da, ram, da, ram, da, ram, da, ram. Kochani, także widzieliście. Ja jestem zajarany. Nie wiem, czy wam się podobało. Chciałem to nagrać. Mi się bardzo podobało. Są rzeczy uratowane. Magnetofon gra. Kurczę, rzeczy z gwarancjami. I jeszcze pucha ze Lwowa. Kawał historii. Kawał historii. Także tyle. Tyle wam chciałem pokazać. Jak wam się podobało? Znowu czarny kciuk, bo to wszystko zakurzone. Łapka, subskrypcja. Do następnego. Hejo.